Sponsorem jest porównajto.pl, strona na której znajdziecie najtańsze lokaty konta i pożyczki. 10 głupich przepisów Unii Europejskiej, 10 ziemniak. Jako, że prawdziwy Europejczyk musi posiadać prawdziwe normy, takie wyższe niż jakiś tam plebs, to musi odróżniać owoc od warzywa. A każdy specjalista od rolnictwa w parlamencie europejskim w życiu nie widział pola, więc ma najwyraźniej problem z różnicą między owocem a warzywem. Jak więc jest? Poziom słodkości. Słodki owoc, niesłodkie warzywo. No proste. I takim sposobem Unia Europejska uznała, że słodki ziemniak to owoc. 9. Ślimak. Ślimak to ryba. Głupie? Nie tak bardzo. To po prostu kolejny przekręt. Unia dopłaca do hodowli ryb, a Francja potrzebowała kasy na ślimaki. Nowy przepis, za dużo roboty. Zróbmy ślimaki rybami i z głowy... 8. Kalosze. Unia nakazuje wprowadzić instrukcję obsługi do większości skomplikowanych produktów, w tym do kaloszy. Mówiłem już, że ci z Unii to nigdy roli nie widzieli, stąd te problemy z obsługą kaloszy. 7. Woda Bruksela wprowadziła zakaz informowania na butelkach, że woda nawadnie organizm, gdyż nie ma na to dowodów. Oczywiście, przecież woda nie jest podstawą funkcjonowania człowieka. Są nią europejskie prawa. 6. Balony, zakaz używania balonów przez dzieci do lat 8, bo mogą je połknąć. Jeśli ci politycy są tak głupi, żeby wprowadzać takie zakazy, to chyba ich dzieci są na tyle głupie, żeby połknąć balona. No, także logiczne. 5 drabina odnośnie drabiny są dwa przepisy. Pierwszy mówi, że drabina musi mieć urządzenie antypoślizgowe, a drugi, że trzeba z niej schodzić tyłem. No wow. Ok, jest BHP i są przepisy, które sprawiają, że jest bezpiecznie. No na przykład na budowie fajnie, że wyposażają ludzi tylko w antypoślizgowe drabiny. Ale żeby karać za to, bo ja mam taką, a nie inną drabinę, no serio. Cztery Śliwki. Niedawno oficjalni urzędnicy europejscy ogłosili, że śliwki nie przeczyszczają. Możecie jeść ile chcecie i biegunki nie dostaniecie, bo nie potrafią powiedzieć, dlaczego miałoby przeczyszczać. A jeśli przeczyszczą, wsadzą do więzienia. Śliwki czy was? 3. Drzewo. Żeby wejść na drzewo, musisz mieć specjalne pozwolenie i przejść szkolenie. Głupie bachory aresztować. One godzą władz i porządek Unii Europejskiej. Do guagu. Dwa marchewki, czyli kolejny owoc, głupota, nie, kolejny przekręt. Unia daje dofinansowania tylko na drzemy z owoców, a jak marchew stała się owocem, to i Portugalia sobie załatwiła dofinansowanie. Jeden banan. Banan to owoc, który ma co najmniej 14 cm długości. A za krzywienie 27 mm, co prawda przepis ten wycofano, ale razem z jego wejściem nie ściąga się do Europy prawdziwych bananów, tylko te wyprane w chemikaliach coś. Dzięki za obejrzenie do końca, jeśli ten film wam się podobał to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!